Kilka dni temu do komisariatu policji w Kocku zgłosił się 33-letni mieszkaniec gminy Firlej. Mężczyzna ten oświadczył, że chciał przez internet kupić piłę spalinową. Wpłacił pieniądze, ale został oszukany i tej piły nie otrzymał. Tutaj mężczyzna na jednym z portali ogłoszeniowych skontaktował się z ogłoszeniodawcą. Piła kosztowała niespełna 700 zł. Mężczyzna poprzez kontakt telefoniczny rozmawiał z tym ogłoszeniodawcą. Tamten poprosił go o przelew przynajmniej 350 zł, po prostu po to, tak jak oświadczy, żeby mieć pewność, że mężczyzna ten kupi tą piłę. 33-latek wpłacił pieniądze, następnie znowu skontaktował się z tym sprzedającym oszustem. Tamten go poinformował, że poprosiłby jednak o pełną kwotę, ponieważ no, chciałby być już po prostu pewien, że dostanie te pieniądze w całości. Ten 33-latek wpłacił całą już kwotę, czyli te niespełna 700 zł za tą piłę spalinową. No i niestety, ale po tej wpłacie kontakt z tym sprzedającym się urwał. Tutaj policjanci cały czas apelują i ostrzegają, aby przy tych zakupach przez internet zachować wyjątkową ostrożność i rozwagę. Pamiętajmy, że zawsze możemy sprawdzić takiego sprzedającego. Możemy to zrobić poprzez czytanie w internecie opinii, bo jeżeli są już jakieś negatywne opinie, możemy tutaj mieć już, może nam się zapalić gdzieś już taka czerwona lampka, że możemy mieć do czynienia z oszustem. Więc czytajmy przede wszystkim opinie, sprawdźmy, czy sprzedający ma podany adres firmy, a także swoje własne dane, dane właściciela czy innej osoby, z którą można się skontaktować i przede wszystkim numer telefonu. O tym należy pamiętać.